Kochani, no ruszyło. Witam serdecznie w kolejnej części, właściwie drugiej. Druga część, kochani, jesteśmy w Brzeźniku na wspaniałej imprezie, kochani, rozpoczynającej wakacje 2018. Słuchajcie, Regio Sport, KS Talent, trener Krystian Damian i 20 kilku uczestników, wśród nich trójka naszych Szabełków, Gutek, Nadia i Kudełek. Pracujemy, walczymy o swoją przyszłość, świetnie się bawimy, rozwijamy, kochani, swoją pasję, swoje umiejętności w naprawdę wspaniałym, magicznym miejscu. Słuchajcie, w poprzedniej części troszeczkę Wam tutaj pokazałem, opowiedziałem o tej okolicy, jak tu pięknie. Zobaczcie, naprawdę okolica przecudowna. Boisko zalesione z każdej strony. Słuchajcie, tak blisko z naturą, że tutaj gospodarze w Brzeźniku musieli postawić ogrodzenie płot, dlatego że różna leśna zwierzyna wpadała tutaj w poszukiwaniu pożywienia. Były tutaj dziki, były tutaj sarny, kochani, także no, szkoda ciężkiej pracy, dlatego że na co dzień swoje mecze tutaj na tym boisku rozgrywa drużyna A-klasowa z Brzeźnika. Zdaje się, że A-klasowa, jeżeli dobrze kojarzę, a może okręgówka w tej chwili? Nie, okręgówka chyba, przepraszam. Zdaje się, że... Kochani, mało u nas czasu, aktywnie żyjemy, także nie potrafię powiedzieć w tej chwili, jak to się tutaj układa, z przeprosinami dla wszystkich tutaj lokalnych mieszkańców, no ale nie jesteśmy w stanie mieć Wikipedii w głowie, nie jesteśmy w stanie pamiętać wszystkich, kochani, tutaj tabel, lig, nie dajemy rady. Kiedyś miałem na to więcej czasu, siedziałem, śledziłem, kibicowałem, przeglądałem całą piłkę, natomiast w tej chwili... Gutek 12, Nadia 10, Kudełek, kochani, 7 lat, czas idzie do przodu. Dzisiaj cała trójka potrzebuje od nas naprawdę sporo czasu. Kochani, pozwolę sobie zrobić kilka zdjęć, dlatego w tej chwili mam prośbę. Popatrzcie chwilkę na trening. Trener Krystian prowadzi tutaj grupę starszą, rocznik 2.7, 2.8, wśród nich Kalinka z rocznika 2.4, 2.6. Natomiast zrobimy kilka zdjęć, kochani, bez komentarza, nie będziemy ich rozpraszać w treningu. Bardzo aktywny trening, kochani. Zawsze treningi u trenera Krystiana z takiej aktywności słynęły. To są treningi, kochani, naprawdę świetne, aktywne, dużo pracy kondycyjnie. Potem, słuchajcie, naprawdę nie jest problemem wybiegać 200 minut na meczu. Tu, gdzie teraz stoję, będzie stało miasteczko namiotowe, ale to po treningu. Najpierw jednostka treningowa, potem zbudujemy nasze miasto, nasze noclegi. Tutaj będę pomiędzy nimi, kochani, także teraz wyciszamy komentarz. Niech pracują. Jeszcze przejdziemy z tamtej strony, kiedy robimy tutaj, nie staramy się im przeszkadzać, kochani. Oni tu są na wakacjach, ale też przy pracy. Słuchajcie, ja wiem, że dla tych z Was, którzy wolą jednak pad, pograć w FIFA elektronicznie, jak na boisku polatać, dziwnie to brzmi, że swój własny czas wolny my poświęcamy na to, aby się męczyć, aby się spocić. Natomiast, kochani, to jest przyjemna męka, przyjemne pocenie się, to jest
Słuchajcie, sytuacja, którą ci chłopcy naprawdę i dziewczynki kochają. Tutaj nikt nie jest zesłany za karę. Tutaj wszyscy robią to, co kochają. Walczą o swoje marzenia. Chcą być najlepsi. Chcą być lepsi od samego siebie z dnia wczorajszego. Cieszy to naprawdę bardzo. Zrobię jeszcze kilka zdjęć z tej strony. Dobrze. Kochani, jeszcze odwiedzę chwileczkę młodszą grupę. Tam teraz jest przerwa, w grupie starszej pijemy wodę. Natomiast tam trener Damian, słuchajcie, pracuje z młodszą grupą. Słuchajcie, trener Damian to też mocna sportowa tradycja, rodzina, kochani, trenera Damiana tato, 59-letni facet, który jeszcze ciągle w tej drużynie tutaj Brzeźnika gra pierwsze skrzypce. Gratulujemy serdecznie, podziwiamy, jesteśmy pełni podziwu i szacunku, kochani. Życzylibyśmy sobie, ale boję się, że to się nie uda, kolanka nie pozwolą mi, kochani. Ja uwielbiam w butach sportowych, kochani, przebywać, natomiast no coraz jakby to nam słabiej wychodzi, przegrywamy z naturą, do tego troszkę kilogramów mam więcej, mam tego świadomość, ale to nie jest już takie proste, kochani, w pewnym wieku gdzieś tam to zrzucić, pomimo że gdzieś tam pracujemy mocno nad tym. Natomiast no, moje kolanka gdzieś się poddają, a tu 59 lat, kochani, wielki szacunek dla Damiana taty. On ciągle robi robotę. Natomiast, kochani, zrobimy kilka pamiątkowych zdjęć tutaj grupie młodszej. Podobnie ucinamy komentarz na razie. Prawa noga do boku i przyspiesz. Przyspiesz. Cofaj, 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 tak jest. I teraz wyjdź do tyłu. I lewą nogę, hop, zjadę. Brawo. I lewą nogą, Max, od razu, chodź. Tak. Cofaj, cofaj, Adam, cofaj. I teraz prawa noga. Kochani, wiecie co, jaka szkoda, że nasza kamera nie jest 4D, że nie możecie poczuć tego wspaniałego zapachu, jaki tutaj jest za moimi plecami. Naprawdę pięknie ćwierkają tu ptaki, pachnie sosenką. Muszę wam powiedzieć, że kocham, uwielbiam, jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem dzisiaj. Ogólnie jestem bardzo szczęśliwy, natomiast dzisiaj, kochani, to są sytuacje, które u mnie osobiście bardzo tak wyciągają endorfiny na jeszcze wyższy poziom. Także, kochani, króciutka migawka z treningu chłopców, króciutka migawka, słuchajcie, z porannego, pierwszego takiego rozruchowego treningu, kochani. Zobaczcie, wszyscy w pięknych strojach Regio Sport, w takich samych strojach będziecie trenować na obozach z szabełkami. Jeżeli przyjedziecie do nas, jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapraszamy was serdecznie 11 sierpnia do Bełchatowa. Regio Sport, FC Szabełki, KS Talent, trener Krystian, Paweł Skóra, czekamy na was. Ja będę towarzyszył wam z kamerą, zrobimy wam pamiątkę. Będziecie mogli pobyć z nami, pobawić się, potrenować, pograć, pobawić dosłownie w tego typu słowa znaczeniu. Tam jest ośrodek wspaniały, jest gdzie popływać, będą ogniska, są rowerki dla starszych, oczywiście wszystko pod pełną opieką ratowników, osób starszych, pełną opieką opiekunów, kochani. Ośrodek jest w pełni profesjonalny, z pełną obsługą medyczną, także my również mamy
kierownika obozu. Obóz jest zgłoszony, słuchajcie, zobaczcie, pracuje trener z Gutkiem indywidualnie. Przypominam, że KS Talent to miejsce, gdzie rozpoczęliśmy naszą przygodę. To jest miejsce, w którym zawsze będziemy mieć sentyment, zawsze będziemy, kochani, miło wspominać. Natomiast Kudełek i Nadia dalej tą przygodę kontynuują. Kochani, króciutkie 10-minutowe części dla Was. Zapraszamy na kolejną. Z kolejnej będziemy, kochani, pokazywać Wam, jak powstaje nasze miasteczko biwakowe. Przypominam, że to druga edycja biwaku piłkarskiego. Rok temu uczestniczyliśmy tutaj również. Gutek wtedy sam, samodzielnie, jeszcze bez Kudełka Nadii. Natomiast w tym roku, kochani, kompletem szabelki z trenerem Krystianem. Do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko.